Rise of Tomb Raider, czyli w wolnym tłumaczeniu Rish, naszej kochanej panny Lary. Seria, w której, właściwie część, w której nasza panna Lara rezygnuje z bycia archeologiem na rzecz poznania tajników gotowania ryżu i skąd powstaje, jak się uprawia, żeby być specjalistą w dziedzinie ryżu. Oj, tak, tak, drodzy widzowie. Tym się zajmiemy w tej serii, która zliczy nie wiadomo ile odcinków, tak, tak, tak będzie. No, a tak naprawdę tym jakże przyzabawnym wstępem witam się z wami, jestem Bas, siemaneczko. Zaczniemy sobie, no w sumie tak jak powiedziałem, ryż panny Lary. Jak tutaj można od razu zobaczyć, grałem w to, już przechodziłem. 3 lata temu. No ale my sobie zaczniemy od nowej gry. Powiem, że bardzo lubię tą Larę. W porównaniu do poprzedniej 2013, którą przechodziliśmy sobie przed New Dawnem, to bardziej mi się podoba ta gra. No ale dobra. Dosyć pierdolenia, niech trochę gra popierdoli. A, jeszcze jedna rzecz. Przepraszam. Ja muszę tu sprawdzić, czy ja tu wszystko mam. Napisy. Okej. Myślę, że spoko. Dobra. Żeby były napisy, chciałem też zobaczyć przy okazji. Dobra, nowa gra. To działanie spowoduje nadpisanie wcześniejszych. No trudno. Tomb Raider. A co to jest? Aha, poziom trudności. Veteran. Twardziel. Super twardziel. No to te dwa ostatnie na pewno odpadają, to tym bardziej odpada. Tomb Raider. Dobrze. Wrogowie mają zwykłą ilość zdrowia. Aha, normalne obrażenia. A co tu tam mam? Walka stanowi większe. Celowanie. Jak ułatwianie. Aha, jest wyłączony, nieważne. Regeneruje zdrowie tylko poza walką. Zadaje większe obrażenie, wrogowie są bardziej. Wiecie co? Ja tą grę raz przechodziłem. Pamiętam, że były tu ciężkie momenty, ale na padzie, więc. Dobra, zagrajmy normalnym. Nie świrujmy pawiana. Dobra. Co sprawia, że chcemy przekraczać. A to jest polski język! Poznania. Ja zapomniałem, nie zauważyłem. Zapuszcza się w nieznany. Ale kozak. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat. Ja tam bardzo lubię ten. Zatracamy umiejętność dziwienia się. Dubbing w grach. Ale nie wszyscy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. W filmach już niekoniecznie, ale w grach jak najbardziej. Przynajmniej czasem się coś robi i gadają, więc. Nasza ekipa. Lepiej jest tak. Ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. To idź, my zostaniemy, poczekamy na ciebie. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. A to jest ten Johna, nie? To jest ten... Ten nasz ziomek z poprzedniej części. O. Los Chicanos. Tak zwany. Dobra. Aha, bo my... Może będziemy sterować zaraz, czy nie? Ale dwa ma! O! No właśnie tak się wspina na czekanie, nie kurwa. Z jednym, bez... I robi się Spidermana. Spójrz na to. Wspaniale. Ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. Ale dalej odczuwam, że... Szlak prowadzi na górę. Dobra, na górę. Dalej odczuwam, że trochę muzyczka i te wszystkie efekty są... są...
za głośno, może muzyka bardziej chyba, niż te efekty, bo ta muzyka strasznie jakoś tak... Ze szczytu będziemy mieć świetny widok na dolinę. Dobra. To efekty, to jakieś szumy, to takie szumienie, to nie zagłusza muzyka już tak. Ten wiatr jest obłędny. Obłędny? Widzę, że temu siomkowi się bardzo podoba ten wiatr. Wyglądasz obłędnie, wietrze. Nie wiem. Mam jednak co do tego dobre przeczucie. A nie wiem, czy jest czujność, czujność. A no oczywiście pierwszy odcinek to... Wow. To jest... Już czuję, że jest za czuj... Nic mi nie jest. No to git. W takiej kłusej kurteczce na pewno byście się w takie miejsca puszczali. Nie ma ogólnej... O! Przy celowaniu. O ja cię. Walnę tak. Czy to równo zrobić? Jest to równo? Nie, teraz jest równo. A tu jeszcze mniej? Zobaczymy. No przy celowaniu musi być mniej. Logiczne. Ale nie wiem, czy nie przesadziłem. Zobaczymy zaraz. No, trochę przesadziłem. Chociaż nie. Na razie nie mam z czego celować, więc... Nie, w sumie jest przyjemnie. No i dupa. Co? Tak? A, w bok. Spacja. Tutaj jestem! Zejdę tam po ciebie! Nie! Dalej w tym momencie... Dam radę wspiąć się na górę! No już się wspiąłem na górę. Zostań tam! Ej! O! I tu się dwoma czekanami wspina, to chyba ktoś opierdolił ich przy tym 2013. Że to jest kurwa bez sensu. On ma jeszcze raki. To by było śmieszniej. No to faktycznie byłoby, jest możliwe, że ona by tak zrobiła. Żeby się tak wspinała, bo w tej 2013 to nie. Chwyć mnie za rękę. Siu. Jeszcze Johna zrzuci. Nie chcę lepiej. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Fajne te ślady w śniegu, aczkolwiek widać, że są sztuczne. Nie. Że się tak generują. Trochę chyba za wcześnie? Takie mam wrażenie. Chyba musimy przez nią przejść. I tak w ogóle mam tu jeszcze DLC jakieś, to jest z Donkiem Baba Yaga, ale to zrobimy w ten... W sensie tak międzychodem, nie będę tego jakoś rozdzielał. Naprawdę myślisz, że znajdziemy to zaginione miasto? Jeszcze ten dom Lary, ale tego tu nie będę robił, bo to są takie bzdury. Albo te sieciowe rzeczy to też są takie jakieś. Raz to próbowałem grać, ale to takie... Żeby chyba tylko zostać dłużej z grą. Bardziej. Niż jakieś fajne. Jaki widok, ja pierdolę. Mogę tutaj podejść? To powinno wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie. Lara na krańcu świata. Pam, 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 pam. Dobra. No idę, Johna. O kurde. Taki głęboki śnieg. Ciężko iść. Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko. Powiedziałbym jajco. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Ale niekoniecznie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Nie jestem pewien, czy spinanie się razem... Teraz czeka nas wspinaczka. Uważaj na spadający lód. Dobra.
O kurwa. Siu! Nie jestem przekonany, czy ktoś, kto waży dwa razy więcej niż druga osoba, powinni się spinać razem. Bo przecież jak ona poleci, spoko. Powoli i spokojnie. Trzymajcie się mnie. Jak trzymajcie? Nie, no to jest taka kwestia, że jak ona spadnie, to spoko, nie? To on ją przytrzyma, nie? Znaczy powinien przynajmniej. Smyszki mogę grać teraz, jedną ręką sobie się drapie po nosie. Ale jak on spadnie, no to ją zrzuci. To ona poleci razem ten, jak spadną jak kamień. Jak kamień w przepaść. Dam radę! No dałem radę. Z jakich kłopot? Zostań tu! Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie! Dobra, poluzuję trochę. Aha, bo wy macie więcej tej liny. W sumie przy tej ścianie to wielkiego ruchu kamerą i tak nie ma, więc można grać trochę bez myszki. Jak w tego. Jak w Angel of Darkness. No i gdzie? Do góry, tak? Okej. No. Chwytaj się, damy radę. Joma! Udało się! Widzę ruiny! Nie mogliście tam helikopterem polecieć albo... Aha, pewnie warunki pogodowe. Albo coś. Albo macie w pamięci chimiku, która... No tu! Ale pizdła! Mam! Lara! Słyszysz mnie? Tak! Pociągnę się! No i to jest taka kwestia, że jakby on tak spadł, no to by polecieli. O tam! O to! Przerzuć mnie na drugą stronę! Chyba przerzuć. Dłużej cię nie utrzymam! No skacz! Ja pierdzielę, no już dasz radę. O. No i zaraz spadną jak... Laro! Nie utrzymam cię! Lina się zeszczytuje! A... O, zaraz spadniemy. Dobra, byliśmy jeszcze kilometr. Nie, bo ja myślałem, że spację naciskałem wcześniej. Ja myślałem, że ten... Wspinam się. Ja myślałem, że ten... Że tu trzeba... Jak to się nazywa? Że tu trzeba skoczyć, a nie ten. Znajdź chronienie! O. No biegnij. Aha, bo ona nie, na shifcie nie biega, tylko robi jakieś gówno. Zapomniałem. Nie? Okej. No o, bo kopny śnieg, dobra. O. Kopny kamień do tego. Właściwie dupny. Uuu, dobrze, bo ja nacisnę jeszcze spację jeszcze raz. O ty w dupę. O, moje ulubione zjeżdżanie. O ty w dupską. Siup! Dobra. What ty w dupę! Skacz! 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 I siup! I siup! O, no i dupa. Nie, tu nie... Nie, porwało ją. Ale cutscenka, okej. Okay. Takie info cutscenki są w 30 fps. Jakby ktoś się zastanawiał. A gra chodzi, nie wiem, bo miałem cały czas biały ekran, a ten Steamowa nakładka jest taka malutka, szara i tego nie widać na białym tle. 3 tygodnie wcześniej. London, Anglia. Jaka skórka.
życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Co mu pisał Lara Croft? Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Źle podpisane napisy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. Prawda kryje się w wielu legendach. Prawda niedostępna. Już nie pamiętam tej gry totalnie. Będąc za czymś głębszym. Fabularnie właśnie. Kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi, obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to trójca. Pradawna bezwzględna sekta chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. To jest trochę jak gdyby tym. Coś stało się Larze albo Templariusze w tym. Gdybym sobie nie wybaczył. Asasynie. Jakie przynajmniej wrażenie. A, to ktoś nam się do mieszkania wjebał. A Lara nie była dziana przecież? Ona jakoś ten pałac miała cały. Dom wielkich Croftów. Ktoś tu został, nie uciekł. Teraz ją dojedzie. Nie. Nie, bo to takie jest typowo filmowe częste. Czy ktoś właśnie tutaj ten i nagle ktoś go siup i jest walka, nie? O! Lara już wie. To Johna pewnie. A Anna. O mój Boże, przepraszam. Co ty tu robisz? A ja coś pamiętam jednak. Więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? My chłopaki. Wydaje mi się, Adaś że i Max. Jak będziecie to oglądać. O co chodzi trochę z tym właśnie, z tą dyskusyjną kwestią ojca Lary i tak dalej? Twój ojciec był... Bo ja totalnie nie mam pojęcia. Był bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Byłbym bardzo wdzięczny. I mogłam zostać jego żoną. Wyglądasz kurwa... Ej, ona ma trochę model ryja jak Lara. Ale Anno, dobra, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Lara! Nie no, wygląda jak Lara. Z innymi włosami. Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. A. Ta obsesja zniszczyła. I wszystko jasne ojca. Z tym domem. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. Kimiko widziała, nie? To jakoś tylko tak legendy. Leci. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Ścieżkę chwały. Proroka, Albo na ścieżkę zguby. Tomb Raider. A, myślę, że będzie taki napis. A? Hej, właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Ej, ten głos podkładał temu dziadkowi, takiemu wojskowemu, przecież w 2013 ten sam facet. Po prostu jedźmy dalej. A to kto inny? Ty płacisz. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Coś tu nie gra. No, jakiś bojowy helikopter was goni. No, nie, wszystko gra. W ogóle coś się... tekstury tu pierdolą. Ty skurwa! Co
odstrzelani. Zabierz nas stąd! Cholera! Cholera! Gdzie? Jak smuzy na rogach, coś tu się spierdoliło. Poza tym, że Lara tutaj mi się kojarzy chyba w dwójce, bo tak, że ona też jakimś dzipkiem się rozwaliła w gadcence. Chyba w trójce? Lara często się rozwala czymś. Albo coś rozwala. Bu! O! Nie ma odwrotu. To musi tu być. A tu nie, ja nie mogę sterować. A nie, mogę, ale myszką nie mogę. Nic w ogóle. A, dobra już. Ej, powiem wam, że... Jak powiedziała gra, 70-80 FPS. Ten... Nie pamiętałem tej sekwencji, że tutaj jest. Myślałem, że to jest sama zima. No ale dobra, mamy coś więcej przynajmniej. No. Tata wspominał o tym w swoim dzienniku. Coś więcej przynajmniej. Ponoć grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. No i widzicie, Lara już wszystko gra u Lary. Może się wspinać, przed chwilą spadła z kilku metrów. Bok, nie? Nie. Do góry? Właśnie nie jestem pewien. Do góry chyba. Okej. Okay. Ale teraz już ma jeden czeka. A mamy pistolety, możemy wyciągnąć? Bo chcę zobaczyć tą czułość przy celowaniu. O, jest. Myślę, że... Tutaj jest tak. Myślę, że nieźle. Nieźle to ustawiłem tak z buta. Czyżbym trafiła we właściwe miejsce? Któż to wie, któż to wie? O, świecąca pałka. A, sorry. Zagapiłem się. O. Niewiarygodne. To jakaś inskrypcja. Hebrajska. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo... Prorok. To tutaj. Tata. Bez dwóch zdań. Kurde, to ja czasem nie wiem... Co, czekajcie, co mi tu... Ku? Co ja zrobiłem? To jakaś mapa, ale nie mogę odczytać słów. O. Ku. A, ku, to jest zmysł To jak w tym, w Dying Light'cie, zmysł poszukiwacza! Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Ta, tu się z freski zbiera. Żeby potem móc ten... Móc... Przeprowadził swój odczytać jakieś tam te... To pamiętam tą mechanikę. Muszę tu wbić któryś tam pierwszy chyba grecki, żeby... Żeby odczytać to. Ukryte wejście. A to zaraz. Ja cały czas z shiftem chcę biegać. Dobra, to chyba jednak tutaj. Ona mi też... grobowca. Muszę znaleźć go wcześniej. Konstantin! W jakiejś bajce był Konstantin, pamiętam. No już, nic tu nie widać. No już chyba, nie? To jest grobowiec? Nie. A pamiętam! To niesamowite. Szkoda, ale piękne. Ale piękne to. Czemu ja w takich momentach nie mogę myszką? O właśnie, bo chciałem
zobaczyć to tak bardziej w... Ulia. Przepiękny widok. I to, ja pamiętam już to, że tu było tak. Faktycznie w Syrii. I ja wtedy myślę... Dobrze, że nie spadłem. No i tam muszę dojść. Ten... ja pamiętam właśnie, że ja myślałem wtedy, jak ten moment był, że ta część nie będzie tylko zimowa. Jakieś takie spowolnione tempo jest, jak ona... O nie, już tu są. Muszę tam wejść. Nie. Wow. Idź. O! Dobra, ten. O kurwa! Dobrze, że skoczyłem, bo boli. Ten. A, no tak, teraz cię boli. Tak. Jasne. Że myślałem, że jest właśnie, że to nie będzie całe w śniegu. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, tak, będzie całe w śniegu. To jest chyba jedyny minus tej Lary. Moim zdaniem. Że cała gra jest... Zakon trójcy ścigał proroka i jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w śnieżnym takim oazie. Przedostać się. Krajobrazie. A, dobra. Ja tu czasem kurczę, bo rzadko grywam. Znaczy ostatnio, nie? W takie gry tego typu, gdzie są właśnie takie śmieszne, płynne przejścia między kastenką a tym, nie? Okej. Ptaszka. Ten, między kastenką a... Najlepiej się w skorpiony pchać, to... Wcale od ukończenia jednego byś nie umarła, a jest ich tu w pizdu. Nie, wszystko gra. F. I po prostu czasem nie wiem, czy mogę się już ruszyć, czy nie. O, szczurki. Pamiętam, zabijałem w 2013, żeby zdobyć osiągnięcie. Zakontrujcie. O, już tutaj zbieramy. Zmysł poszukiwacza! Nice. Mogę coś rozpierdolić? Mogę... O, takiego trupka. A nie za bardzo. A, one się... A tu w ogóle tu się jakaś bitwa odbyła. Tutaj coś jest. Zwój. Synu. Dobrze, że to się czyta, nie muszę czytać. Doszły słuchy, że wyznawcy proroka budują wielki grobowiec przy oazie na obrzeżach Verii. Co gorsze, o ile myśleliśmy, że grobowiec jest przeznaczony dla proroka, trójca uważa, że ten wciąż żyje. Doniesiono nam, że głosi herezję wśród naszych obywateli, wabiąc coraz więcej wyznawców opowieściami o tym, jak pokonał śmierć. To kłamca i heretyk, przypisujący sobie cuda, do których zdolny jest tylko Bóg. Przysięgłeś, że nie żyje. Czyżbyś zawiódł nas? To jest najlepsza rzecz przy dubbingu i w tej grze w ogóle, ogólnie. Proroka zgładził zakon trójcy. Że się notatki same czytają. O, grecki pierwszy poziom, kozak. Mogę teraz tłumaczyć grekę pierwszego poziomu. Nic nie ma... Ja pierdolę. A nieskończoność? Chyba, że tylko teraz. Jakbym miał nieskończoność przez całą grę, to by był koks. Znaczy, że te pistolety tutaj są zarąbiste. Detonują ładunki, by wejść. Psia. No i lipa. No, okej. Okay. Woda. Miejmy nadzieję, że to zadziała. A, może bym...
No chyba to spierdoliłem. Mogę... Nie mogę strzelać, nie? Chyba, że na to... A, dobra, na to mogę być. Bang! Jak to się w bang bang shut me down? Jakoś tak? Ta piosenka tam. I myk! No i wszystko zacjane. Fajnie, że nie trzeba z tą pochodnią durną łazić, tylko mamy tą lampkę, to światło chemiczne. Akurat jest mega. Zajebiście. Czy ten... Czy... Aha, ja R naciskałem zajebiście. Ten... Shift. A mogę wypłynąć? Nie, chyba nie. Dobra, dawaj Lara. Dobra. Dobra. O, wywaliła światło chemiczne. Niesamowite. Udało nam się, tato. No, udało się. To będzie pewnie jakaś... Kurwa, zagadka głupia. Ej, powiedziałbym, że nawet trochę jeszcze za szybko jest przy tym celowaniu. Nie, a zapisać mogę. No to na pusty. Opcje. Nawet powiedział, że troszeczkę jeszcze za mocno jest to sterowanie. Tu chyba spoko, ale tu. O, jedno jeszcze. Dobra. No, może być. I co, mam do tej wody, czy... Bo do tej wody mam po prostu wskoczyć. To przynajmniej wygląda. Bum! Aczkolwiek mam wrażenie, że to będzie zagadka. Że nie słynna... A, już widzę, co trzeba zrobić. Że nie słynna zagadka dwie kulki armatka, ale może... Ale jakaś tam zagadka na pewno. Okej. Dobra, podnieśmy tutaj poziom wody. I teraz możemy tutaj wbić, nie? A, dokładnie. No właś. I pyk po kataku... Po półkach z tymi. Siu! O! Chyba jedna z pierwszych... Ale ty... Bo potem są tam grobowce, ale niektóre są naprawdę... trudne na zasadzie, żeby rozkminić, co trzeba zrobić, ale to jest... akurat... cholerę banalne. Tam coś jest. Co to jest? Kolejny symbol religijny. Oh. Ten jest jednak prosty. Wykonany własnym sumptem. Wokół proroka skupiali się wyznawcy z różnych warstw społecznych. Super. Dobra. A tu jakiś kostek. Dobra. Czy my tu coś jeszcze mamy? Nie bardzo. Dobra. Siu! Niestety niedoskoczone. No ale trudno. Tutaj przejdziemy. O! Dobra. Udało się. W sensie nie jest to jedynka, dwójka, ani trójka Tomb Raidera, więc krawędzie da się zmienić. O kurwa! Niech to. Zaraz tu będą. Zaraz tu będą. A ja mam iść tam, bo ja się zastanawiałem, czy by nie zejść tutaj jeszcze. No. No bierz to! Panie. O! To niemożliwe. Możemy posłuchać. W ogóle powinniśmy kończyć już odcinek, no ale to... Przeszyłem serce proroka Dzidą. Patrzyłem, jak umiera. Jeszcze posłuchajmy jego tego. Ludzie zapewne ubrali innego człowieka w szaty zmarłego proroka, aby dalej szerzyć jego kłamstwa. To banda pokonanych, zdyskredytowanych wygnańców. Udamy się na południe i wyrżniemy resztę jego ludzi, ale prorok nie żyje. Przysięga. No i koks. Mam nadzieję, że... Może cieszysz się z tego tak samo jak... Dobra, ja tu... A tu można w sumie... Bo tu czegoś nie ma ciekawego? Tam coś jest.
Tylko pytanie, czy ja wrócę. Tam jeszcze coś jest. A ryzyk fizyk. Dam radę, dobra. Jak się tu puszczasz, co? No bo to są jakieś itemki, to... Czemu by nie? Czy wrócić mi kubeł? Jeszcze... A, dobra, nieważne. Nie jestem w 100% pewien, czy się... A da się, powinno się udać. Dobra, wbijaj. Bo tu coś jeszcze było. A... Chyba nie zauważyłem, że tu jest przepaść. Dobra, właś. A tu kolejne czytanie? Nie, co to jest? Mapa archiwisty. Aha, okej, zajebiście. Dobra, to spadamy. No co ty? Dobra, nieważne. To, nie wiem, co tu się odpieprzyło. Hyc! A tam na dole coś jest? O! Tutaj coś jest. Kolejna notatka? No, weźmiesz to, czy... Bardzo duże problemy tutaj z zbieraniem tych rzeczy. Jadę na czele małej armii wiernych, uzbrojonych i gotowych do akcji żołnierzy i mam dobre wieści. Znaleźliśmy że jak się... Że... No, nieważne. Na drodze zaatakowali nas szaleńcy walczący pod sztandarem proroka, ale z łatwością ich pokonaliśmy. Puściliśmy jednego żywcem i podążyliśmy za nim do oazy. To, czy prorok uciekł śmierci, czy kto inny nosi jego szaty, nie ma znaczenia. Wybijemy wszystkich w środku, a grobowiec w końcu spełni swoją rolę. Czyli będzie grobowcem. Okej, dobra, ja szybko jeszcze zapiszę. No tutaj. Tak. Dobra, i ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się podobał. I cóż, mogę więcej rzec. Do zobaczenia w następnych. Elo Elements!